Siema. Lecimy dalej ze speedrunem. Mamy już 1872 punkty rankingowe, także zobaczymy, czy uda się wkroczyć w XX wiek. Eee, no i zaczynamy. Mogę mieć trochę dziwny głos, ale z jakiegoś powodu zawsze rano mam katar, a nagrywam w miarę rano, także mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało, drodzy widzowie. Eee, zagramy sobie E4. Przeciwnik gra E5 i wielokrotnie podczas tych speedrunów grałem jakieś zadymiarskie rzeczy, natomiast teraz zagram na spokojnie, zagram obronę, znaczy partię hiszpańską chciałem zagrać, natomiast przeciwnik gra Filidora, czyli wariant z D6 i ogólnie to nie jest za dobry ruch. Z tego względu, że blokuje już sobie na starcie gońca. Oczywiście można tak grać. Zaraz ktoś mógł w komentarzu pokazać jakąś partię Magnusa Karolsena, który grał w ten sposób, bo zdarzało mu się. Natomiast na niższym poziomie raczej nie jest to dobre, no bo z tym gońcem nie wiadomo, co robić. Więc wyprowadzę sobie figury. Zauważcie też, że bronię tego pionka. No i gramy sobie na spokojnie. Wyprowadzę sobie gońca. Może na te trzy potencjalnie, jeżeli kiedykolwiek zagram ruch e5, to mój goniec będzie już tutaj strzelał w tego króla. Także robię sobie spokojnie roszadę. Przeciwnik da a6. Nie do końca rozumiem po co. Prawdopodobnie chce zagrać b5 i b4, więc skoro przeciwnik chce tak zrobić, nie wiem czy to jest dobre, ale zawsze mogę mu w tym przeszkodzić. No i przeciwnik zagrał c5, co jest bardzo dużym błędem w mojej ocenie. I raczej nie powinien tak robić. Zaraz wam powiem dlaczego. Natomiast na razie powiem wam co ja tutaj zagram. Bo zagram taki śmieszny ruch jak gonie, yy, skoczek E2. Może dla kogoś wydawać się to dziwne. Ale moja idea jest taka, że jak zagra goniec G4, to ja zawsze mam F3 i moje pionki tutaj będą silne. Yy, natomiast ruch C5. Ruch C5 jest słaby, ponieważ zawsze ruch dwoma pionkiem o dwa pola ma ten problem, że te pola zostają osłabione. I teraz, w zasadzie, cokolwiek by się w tej partii nie działo, to ja zawsze będę mieć cel do ataku, będę mógł atakować sobie tego pionka, a co więcej, to pole się osłabiło. Jedna z rzeczy, o których myślę, to teraz ustawić skoczka na F4, bo atakuje mu gońca, on prawdopodobnie sobie odejdzie, a może potencjalnie kiedyś wejdę skoczkiem sobie na D5. Póki co nie chcę tego robić od razu. Natomiast wyprowadzę resztę figur, kontroluję to pole, i w pewnym momencie prawdopodobnie przeciwnik po prostu popełni jakiś głupi błąd, ponieważ ta, part ta pozycja dla niego już jest ciężka. To znaczy, on może jeszcze wyprowadzić jedną figurę, ale potem to ja będę mógł sobie wprowadzać te figury znacznie łatwiej niż oponent. Także tutaj będę starał się grać takie spokojne, totalnie spokojne ruchy. Zagram sobie B3. Znowu nie wchodzę tutaj, ponieważ przeciwnik ma mniej przestrzeni. W tej pozycji, więc nie chcę wymieniać figur jeszcze. Być może będzie jakaś lepsza okazja do tego. Na przykład, nie wiem, przeciwnik może zagrać Hetman C7 i wtedy wejdę tutaj z tempem, potencjalnie, jeżeli będę chciał. W międzyczasie obiło mi się o uszy, że jakiś hochlik się wkradł na kanał i mieliście okazję zobaczyć potężny filmik dodany o północy. To, sorry za to. To, to, była, to, to był test. Widzowie, czy obejrzycie cokolwiek wrzucę? I obejrzeliście ponad tysiąc razy. Dobra, hetman A5 nastąpiło, atakuje mi skoczka, więc ja sobie go obronię. I zauważcie, że może nie widać tego na pierwszy rzut oka z takiej perspektywy zawodnika na przykład 1500, ale ja jestem harmonijnie wyprowadzony, to znaczy wszystkie moje figury mogą coś robić. Eee, mogę jeszcze poprawić gońca na C4, żeby kontrolować to pole, mogę sobie tym gońcem wrócić, jeśli skoczek E5 nastąpi, natomiast jego goniec się ruszać nie może, jego skoczek się ruszać nie może, jego drugi goniec się też za bardzo nie może ruszać. Więc to wydaje mi się, że mam dość dużą przewagę. No i teraz znowu mam dwie wieże. Ta wieża na A1 w sumie może mi się kiedyś tutaj przydać. To znaczy zawsze ogranicza jego ruch, jego ruch B5, więc zagram sobie drugą wieżą na D1. I już powoli wzmażam, wzmagam na, nacisk na to pole. Wielokrotnie wam powtarzałem podczas speedrunów, drodzy widzowie, że w szachach nie trzeba się spieszyć. Pośpiech jest ważny przy łapaniu. Jak to się mówi, chyba. Przynajmniej starsi ludzie, chyba tak mówią. Więc wracam. A w szachach dobrze jest jechać na spokojnie, to znaczy na chilku. Być może pojawią się jakieś możliwości taktyczne, dzięki którym będę mógł wygrać partię. Także, okej, okay. Zawsze muszę sprawdzać, czy d5 jest opcją dla przeciwnika, ale tutaj nie może, no bo ja zawsze to będę bił. Więc znowu zagram sobie jakiś spokojny ruch. Możliwe, że mam coś lepszego. Miałem coś lepszego, ale czasami w szachach lepiej jest zagrać na spokojnie i pozwolić przeciwnikowi się pomylić. Okej. Okay. Przeciwnik zagrał ruch, ale ten ruch już jest. Pójściem trochę na kompromis, bo ja mogę to zbić. No, i jeżeli on zbije FG, no to ma zepsute pionki, więc zyskałem coś, tak realnie. A jeżeli by zbił skoczkiem, no to jego skoczek by się musiał wrócić, więc też mógłbym coś realnie zdobyć. No i zauważcie, mogę tutaj zbić. I wtedy, jak on zbije, to ja zbiję i przegrywam partię, ponieważ przeciwnik zbije na C3. Także takie ruchy, pomimo tego, że pewnie część z was kusiły, że no zabraj tu, no zbij tu, chłopie. To są po prostu słabe, więc nie ma sensu czegoś takiego robić. Ale. Ta przekątna się osłabiła, więc chciałbym zagrać gońcem na C4. Tylko, że nie mogę tego zrobić aktualnie, ponieważ skoczek mi to zbije i bez sensu. Więc najpierw zagram F4. Zauważcie, że mój ruch H3 w tym momencie się przydał, bo teraz skoczek nie może wejść tutaj i mi atakować tego gońca, tylko musi się gdzieś wrócić. Czy to tu, czy to tu, whatever. Więc daję szacha i ten szach realnie mi nic nie dał, ale znowu poprawiłem sobie trochę pozycję moich figur. Pierwsza myśl to była taka, ale zobaczyłem, że skoczek B4 przeciwnik wejdzie i mi będzie gonił. Mm. I co ja tu mogę zrobić? Oto jest pytanie. To by było ciekawe, ale przeciwnik mi zbije i zbije tutaj, więc mój pionek jest osłabiony. Więc mam pozycję typu ładnie wygląda, ale nie do końca wiadomo, co ja tutaj powinienem robić. Więc chyba po prostu wrócę. To znaczy przyznaję się do błędu. Goniec wrócił na C4. Jak będę chciał, to może teraz wejdę tym skoczkiem. Może gdzieś poprawię sobie figury, muszę uważać na tego skoczka, żeby, żeby nie ruszyć gdzieś losowo. Hetmanem, no ale przeciwnik, powiedzmy, no, nie popełnia błędów. A jak przeciwnik nie popełnia błędów, to trudno jest wygrywać tak od razu. I to jest właśnie rada dla was, drodzy widzowie, bo zawsze z tych speedrunów chciałbym, żebyście coś wynosili. A mianowicie, jeżeli wy nie popełnicie jakiegoś prostego błędu, to nawet dużo lepsza od was osoba będzie mieć problemy, żeby z wami wygrywać. Więc. To no rada, rada. Nie... Grajcie lepiej w szachy, wykonujcie lepsze ruchy i będziecie wygrywać więcej partii. Easy. Yy, no okej, okay, to mi nie wisi. Przeciwnik wrócił gońcem. Widzicie, i on stoi w miejscu na dobrą sprawę, i to ja muszę kombinować, w jaki sposób tutaj yy, zagrać. Więc chyba znowu przyznam się do drugiego już błędu podczas tej partii i chciałbym mieć tę wieżę tutaj. Więc zagram wieża E1 i wieża D1. Cały czas też jest taka mini pułapka. A nie, nie ma pułapki zostawionej. To znaczy, myślałem, że po D5, jak ja zbiję, on zbije, ja zbiję, on zbije. To na końcu jest gońc G6, Król G6, Hetman D5, ale po D5, bicie, bicie, bicie. Przeciwnik może wtrącić tutaj. Ale wtedy, i tak, ja prze przechodzimy do takiej powiedzmy końcówki. Wymieniły się hetmany, a dzięki temu, że ja wcześniej podszedłem skoczkiem do przodu i zbiłem tego końca, to ja mam po pierwsze parę gońców, po drugie, mam lepszą strukturę pionkową, więc raczej powinno być w porządku. <laughs> Ale taka umiejętność stania w miejscu też jest ważna, i wiele osób z niej w ogóle nie korzysta. Większość z was, którzy widzą tę pozycję, to mogą się nudzić, że ja w ogóle to stoję w miejscu. Nie, dlaczego ja gram tak, że w ogóle nie atakuję przeciwnika, ale czasami po prostu tak jest, że. Nie zawsze, nie każda nasza partia będzie kończyła się naszym jakimś tam spektakularnym zwycięstwem. Po prostu, tak, to, tak działają szachy. OK, przeciwnik gra skoczek H5. Zauważcie, że on też ma problemy, żeby wykonywać jakieś posunięcia, no bo ten skoczek na H5 nic tu nie robi. Więc ja gram tu. Napiję się wody z kubka, bardzo fajnego. Nie wiem, czy go widzicie. Teraz będziecie widzieć. No i na przykład nie boję się tego, że przeciwnik mi wejdzie tu, tutaj, ponieważ no, niczym mi tu nie grozi. Ja mogę nawet go przegonić gońcem i wtedy musi wracać. Więc pamiętajcie, żeby też brać pod uwagę to, czy, to, czy przeciwnik chce coś zrobić, to nie zawsze jest dobre. <laughs> Tylko czasami czasami po prostu można mu na to pozwolić. No i teraz przeciwnik zagrał skoczek B4, natomiast ja już widzę. Że te cztery figury są na jednej przekątnej, mogę zagrać teraz w końcu skoczkiem na D5. I teraz, jeśli on zbije, to straci Hetmana, jeśli on zbije, tu, to straci Hetmana, a jeśli nic nie zrobi, to ja to zbiję i po tych wymianach jego pionek będzie słaby, a ja to będę w zasadzie no znowu trochę lepszą strukturę pionkową. I ta partia bardzo dobrze pokazuje, że struktura pionkowa w szachach jest niesamowicie ważna. To znaczy, musicie o nią dbać, bo na, jak policzymy sobie materiał, to jest wszystkiego porówno tutaj. Ok, bije. Jeśli zbije Hetmanem, to straci pionka. Jeśli zbił pionkiem, natomiast, to ja to biję. I po pierwsze, te pionki są słabe. A jeśli one są słabe, to od razu trzeba pomyśleć o tym, w jaki sposób je mogę atakować. Mogę je zaatakować ruchem wieża A1, bo ten Hetman musi gdzieś odejść, i wtedy ja zbiję albo tutaj, albo tutaj. I zdobywam pionka, a co za tym idzie, prawdopodobnie przybliżam się do zwycięstwa w partii. Aczkolwiek jak widzicie, łatwa partia nie była. A w zasadzie nie jest, bo jeszcze dużo rzeczy może się dziać. Okej, okay, najpierw myślałem, żeby zbić tutaj, ale on ma D5 i atak na mojego hetmana, więc chyba po prostu zbiję tutaj na spokojnie. Chociaż wtedy on zbije tu. No okej, okay, dobra, to bije tu i po d5 ja mam hetman b5 i jak on zbija, to ja mam goniec c4. I. No i chyba jest git, mam takie wrażenie. Aczkolwiek na końcu jeszcze tutaj stracę. Tylko, że mam dwa pionki i moje go mój goniec zaczyna strzelać trochę w jego króla. Moja wieża zaraz może wejść na a7, więc tu wydaje mi się, że mam przewagę, chociaż nie mam aż tak dużej przewagi, jak można by się było wydawać wcześniej z daleka patrząc na tę pozycję. No zobaczymy, może być to oczywiście, ale no ja chcę wejść tutaj. Jeszcze trzeba policzyć. Powierza A7 skoczek H3, I jak ja biję to Hetman G3, ale ja wtedy idę tu, on tu, ja tu, on tu. Ja tu on wróci. O kurde, czyli skoczek H3 w ogóle jest groźny. Nice. Nie wiem, czy przeciwnik to widzi. Jeśli miałbym strzelać to raczej nie, ale nie można w szachy grać tak, że A może nie zauważy, bo najczęściej ludzie wtedy zauważają. Więc muszę jakoś na to zareagować. I zagram Hetman B6 w takim razie. Różnica jest taka, że teraz poskoczek H3 tutaj, Hetman G3 tutaj, i Hetman F3, goniec F2, Hetman H1 tutaj. Ja po Hetman F3 będę mógł wrócić, ponieważ mój Hetman broni na F2. A może nie? Ale, znaczy dobrze zrobiłem, tylko źle powiedziałem. Poskoczek H3 tutaj, tutaj, król tutaj, szach tutaj. Jak przeciwnik zbije, to ja się zasłonię tutaj i jak on zbije, to ja gram Hetman R2. Tak sądzę przynajmniej. Okej, okay, Hetman E5. <ścoughs> Teraz mogę. Co ja bym chciał tutaj robić w zasadzie? No wieża A7 bardzo mnie kusi, ponieważ ona będzie ładnie strzelała, ale ten król mój jest trochę osłabiony, więc chyba po prostu na spokojnie wycofam sobie gońca. Bo moja intuicja podpowiada mi, że tutaj mogą być jakieś kłopoty. Bardzo możliwe, że tam nie zauważyłem jednego ruchu i tak sobie myślę, że, że to mogło być wygrywające, może remisujące dla niego. No nie wiem. Trudno jest tutaj podją podjąć decyzję. Ale długa partia, w ogóle 15 minut już filmik trwa, a dopiero jedną partię rozegrałem. Także no nie wiem, czy będzie tak łatwo wbić do 1900. E, przy, przypominam Wam również, że e, będę grać do 5 porażek, jak przekro... Okej, okay, goniec D6. Tutaj mogą być kłopoty. Grozi skoczek H3. I przeciwnik tutaj mnie ładnie ciśnie. I co ja tu mogę zrobić? Mogę zagrać G3, chyba? Jak on zbije, to ja zbiję, ale wtedy po hetman tutaj mogę się wrócić? I powinno być git? Tylko problem jest taki, że po hetman G3, jeżeli on wróci tutaj, to tracę tu albo tutaj. Więc to jest trudne do podjęcia. Mogę też zrobić manewr zwany ucieczką i po prostu zrobić nara. Ewentualnie mogę zbić, tu nie no, chwila, bo ja tu mogę przegrać partię. Bo nie do końca widzę jakiekolwiek ruchy, żeby się przed tym wszystkim bronić. Mogę potencjalnie jeszcze łubu dubu, łubu dubu, Hetman E3, Hetman H2, tutaj. Bierze F8, tutaj, i mój król paradoksalnie może tutaj być w miarę bezpieczny. No dobra, nie mam za bardzo czasu. Tutaj gońc C5 też nie przechodzi, bo odejdę i wisi mu Hetman, <laughs> więc gram tak. Staram się wymienić Hetmana. Wow, ale tu muszę się potężnie pobronić. A taka obrona nie jest łatwa, ale zdarza się dobrze, bardzo dobrze, że przeciwnicy grają jak najlepiej w szachę. I tutaj nie mam zamiaru oskarżać. Jeśli wygra, od razu mówię, że nie mam zamiaru oskarżać go o jakieś cheatowanie, bo grał po prostu dobrze. Eee, tu, wieża F8, ja gram tu. I nie do Wieża C8? Chcę atakować w ten sposób. I chcę atakować też tu. O, w sumie mądry ruch. Nie widziałem go. Czy ja tu coś mogę zrobić? Mogę podejść królem. On zbija jak rude jeden. No, czasami trzeba się tak po prostu bronić: starać się bronić je pojedynczymi ruchami. Ale wieża co 8 nice. W ogóle o tym nie myślałem. I teraz tak, goniec c5, okej, okay, dobra, tu, król idzie na d1 i widzicie, moje figury są fatalnie ustawione, w zasadzie nie, nie mam tej aktywności, którą miałem wcześniej. Goniec tu. No dobra, bije, święcę hetmana. To jest partia w sumie już do poddania na dobrą sprawę, ale ze względu na to, że mam minutę więcej, no to mogę jeszcze próbować na czas oflagować przeciwnika, aczkolwiek no łatwo nie będzie. Także tutaj oponent ma wygraną wieżę na E1. Gdy macie taką pozycję, bo też musicie się czegoś nauczyć. Gdy macie taką pozycję, gdzie przeciwnik ma hetmana więcej, to waszym celem powinno być to, żeby wasze figury w jakiś tam sposób ze sobą współgrały. U mnie przynajmniej wszystko się broni. Jeszcze chciałbym powiedzmy schować gdzieś tutaj króla, żeby żeby on był trochę bardziej bezpieczny. Nie wiem, czy to się uda, bo jeżeli przeciwnik zagra tutaj 2-3 konkretnie silne ruchy, no to będę mieć problem, ale, ale mogę mu próbować. Więc odchodzę królem na B1, żeby przeciwnik nie miał żadnych szachów. <laughs> Zauważcie. I to już jest taka bardziej praktyczna rada, ale pamiętajcie, że teraz to na przeciwniku jest presja. On ma hetmana więcej, on musi ze mną wygrać, nie? A, a ja w sumie no to muszę tylko bronić się przed groźbami, które on sprawia. Także gram tutaj wieża E3, atakował mi to i to, więc ta wieża broni i z tej i z tej strony. Teraz zagram goniec C4, żeby mój goniec wszedł już powoli do gry. Potem podejdę sobie królem. Na C2, żeby tu wszystko mi się broniło. Postaram się wymienić. I szczerze mówiąc, już teraz nie jestem tak bardzo przekonany, że ta pozycja jest dla niego prosto wygrana. Na pewno jest wygrana, ale już raczej nie tak bardzo prosto, ponieważ moje figury. Yy, mój pionek może być puszowany. Mój koniec tutaj ładnie kryje króla. Więc zagram tak. Okej, okay. dobra. Więc udało się, ale. Okej, okay, łatwo nie było. No i się poddał. No, no, no łatwo nie było, ale zwycięstwo. Naj, najtrudniejsza partia w tym speedrunie. Naprawdę, wielki szacun dla oponenta. Graj gramy z takim chłopem. Przeciwnik gra d 4 T4, zagram ten system, albo w sumie zagram obronę yy, Nimzo Indian, która polega na tym, że wyprowadzamy sobie tego gońca, robimy sobie na spokojnie rozszadę i gramy w A3 na przykład jest takim ruchem, który powiedzmy, można grać, ale nie do końca się go grać powinno, ponieważ ja i tak prędzej czy później bym to prawdopodobnie zbił. Tak mi się przynajmniej wydaje. <laughs> ok, przeciwnik mnie związał. No i teraz grozi E4, więc w ogóle wydaje mi się, że moje D6 było słabe. A może nie grozi, bo po tym ja mogę zagrać G5. Dobra, zagram skoczek D7 i po E4 kwestia tego, czy chcę grać tu. I jeśli on wróci, no to ja biję. Tylko że kwestia jest taka, że po tym ja mogę zbić, on zbić, tu. Dalej mam to związanie. Dalej mi trochę rzeczy grozi. No i nie, cały czas mówię kwestia tego, ale wydaje mi się, i teraz wam powiem jaki jest mój tok rozumowania, wydaje mi się, że tak, jak zagram E5 na spokojnie, no to przeciwnik będzie mieć przyjemną pozycję, natomiast po G5, biciu, 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 jak ja zagram wtedy E5, to mój król jest bardzo osłabiony, ale on nie ma żadnych możliwości, żeby tutaj wejść, a co więcej centrum będzie zamknięte, więc atakować powinno być mu trudno, więc zagram G5. Wierzę w to, że będę dzisiaj dzień obrony, może powstać. Ostatnio był speedrun obrony francuskiej, a teraz bronienie się w szachach, tak ogólnie. Bo wiem, że to w sumie też jest taka rzecz, o której... z którą macie problemy. Przeciwnik zbił. No i teraz, właśnie ważny ruch, a mianowicie E5. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ jeżeli tego nie zagram, to przeciwnik zagra E5 albo będzie do tego dążył, nawet w tym momencie może zagrać E5. I jak ja zbiję, on zbije, ja zbiję, on zbije, ja zbije, on zbije i tracę tu lub tu. Więc to jest groźba. A po drugie, zasada jest taka, że jeżeli przeciwnik was atakuje, to chcecie mieć w miarę zamknięte centrum, żeby nie mógł tutaj na przykład ustawić sobie gońca i atakować was razem z Hetmanem. Natomiast moja idea będzie taka, że chciałbym zejść z tego związania. OK, Hetman D3, dobry ruch znowu. Więc chyba zagram C6. I ten jego Hetman chyba nie bardzo ma gdzie iść tak konkretnie. To znaczy, bo jak zagra tu, to ja mogę zagrać skoczek F4 i wygrywam. Więc gram C6. Jeśli on wejdzie tu, no to wzmaga tutaj związanie, oczywiście. Tylko problem dla niego jest taki, że po Hetman F3 ja mogę zagrać Hetman A5 prawdopodobnie. I się rozwiązuje, i potem zagram skoczek H7. A ja zasada jest raczej taka, chociaż to oczywiście trzeba brać przez palce, że jak skoczek stanie na H7, to jesteście w miarę bezpieczni, bo on tutaj kontroluje wszystko. A co więcej, po skoczku na H7 król na H8 i nie ma żadnych szachów z przekątnej. Więc gram agresywnie. No i bardzo łatwo przeciwnikowi jest się pomylić, gdy ja gram agresywnie. Bo teraz ja mogę zbić na D4, i on jak odbije hetmanem, co wydaje się być logiczne, to ja biję gońca, więc wisi mu goniec. A jeśli on go wymieni, no to pozbył się figury, którą mnie atakował. Więc to nie może być dla niego zbyt dobre. No i teraz. <trych> teraz mam kilka opcji, mógłbym nawet kombinować, żeby zagrać skoczek E4. I chodzi o to, że jak on zbiję, to ja tu i zdobywam wieże. Wydaje się, że 200 IQ, ale mój. Sko ja już mam przewagę materialną. Ja już zdobyłem figurę zapionka, więc jestem raczej gitem. A skoro jestem gitem, to chciałbym tradeować, ponieważ mojemu królowi nic się nie stanie, jeżeli wymienimy hetman. I wtedy to już będzie końcówka, w której. No, mój skoczek będzie znacznie bardziej wartościowy niż jego dwa pionki, więc w takiej sytuacji ja chciałbym wymieniać, ale też nie robię tego za wszelką cenę. To znaczy nie chcę tego bić, no bo on odbija, naprawiam mu się pionki. Wolę go zmusić do wymiany. Czyli myślę o ruchu C5. I jeżeli on zbije, no to bije, jest fajnie. Tylko po C5 on może zagrać tutaj, ja zagram tutaj. On może, atakuje mu to i to, on może iść na, na to pole, ale wtedy ja mam Hetman B2, no i jak on musi iść na F3, no to wtedy już jestem Cox, więc gram C5. Zbił, i teraz nawet mój pionek na C5 jest lepszy, ponieważ blokuje jego dwa pionki i ten goniec jest po prostu fatalny. Więc no, przeciwnik za bardzo się rzucił do ataku. Ja też zagrałem chyba średni wariant, tak wam powiem szczerze. To znaczy, bardzo możliwe, że przestawiłem ruchy. Także widzicie, zawodnik 2200 przestawia ruchy gdzieś koło czwartego posunięcia i dostaje złą pozycję. No dobra, i mamy takie coś. I w jaki sposób powinienem do takiej pozycji przejść, podejść w ogóle. I najważniejsza rzecz to uświadomić sobie, że my, my mamy przewagę skoczka, ale co z tego? Jaka jest nasza takie, wiecie, to, to co wynika z tego, że my mamy skoczka, przeciwnik nie ma skoczka? A mianowicie to, że my możemy lekkimi figurami kontrolować czarne pola. Wszystkie. Ponadto, on ma pionki na białych polach, więc jego czarne pola są bardzo osłabione. Więc w idealnym świecie chciałbym ustawić skoczka na F4, bo wtedy nic go nie przegoni, a on będzie tutaj wszystko strzelał. Tylko no, idealny świat nie bardzo istnieje, yy, więc będę wolał ustawić skoczka na H7, ustawić pionka na F6, ustawić skoczka na G5. On wtedy ładnie będzie blokował te dwa pionki, no i wtedy będę mógł nawet na drugim skrzydle coś podziałać. OK, przeciwnik chce zagrać F4, tylko problem jest taki, że jak zagra F4, to ja zbiję tutaj. Więc ja mam to jedno tempo, które mi pozwala na to, żeby coś tutaj podziałać. I chciałbym zagrać skoczek G5, tylko że wtedy on zagra na przykład wieża G1, i potem zagra F4, i to by nic nie dało. Może w sumie po skoczek G5, wieża G1, ja mogę zagrać skoczek H3. Tak sobie myślę. Więc to jest jedna z idei, która nawet mi się zaczęła podobać. Tak wam powiem w tajemnicy, czyli skoczek G5 i jeśli on nic nie zrobi, no to stoimy. Jeśli skoczek G5F4, no to ja mogę zbić tu. Tylko trochę mnie, nie podoba mi się za bardzo to, że moje wszystkie trzy figury, czyli skoczek tu, goniec tu i król będą na jednej linii. E, więc raczej tego nie zrobię, i trochę bardziej mi się podoba takie podejście do tematu typu napierdzielamy, czyli gramy wieża D6. I. Bo to jest moja figura, która nic nie robi. Ten skoczek, jeżeli bardzo będziemy chcieli, to ten skoczek możemy powiedzieć, że on kontroluje tutaj te pionki. Ta wieża zupełnie nic nie robiła, więc ja chcę drugą wieżę tutaj wprowadzić i niech on kombinuje. Bo zauważcie, że jak teraz stanie taka pozycja, załóżmy, że on zagra coś losowego, to jeżeli on odejdzie gońcem. <laughs> To wchodzę na to pole i Malipę, natomiast jeżeli nie odszedł gońcem, no to jego manewr ustawiania wieży na F1 był trochę średni. No i teraz gram skoczkiem na G5 i zazębiło mi się to wszystko, nie? Nie wiem czego pokazuje tak, ale to chyba jest dobry, że się zazębia coś, nie? No nie wiem. W każdym razie o to mi właśnie chodziło, że się zazębiło. No i teraz to, co grozi, to skoczek H3, skoczek F4. I w zasadzie on ma przed tym bardzo małą obronę, bo jeżeli wróci tu, to ja mogę zbić. No i po prostu wygrywam partię. Także tutaj dobrze się wybroniłem. No i mamy 1885. I gramy z Panem, który jest prawdopodobnie z Filipi. Zgadza się. Więc E4 ostatnio miałem problemy. Więc zagram sobie spokojnie Londona. Zobaczymy, czy na poziomie 1900 London w miarę oddaje, czy nie. Przeciwnik gra goniec F5, i przeciwko goniec F5 mamy kilka opcji. Można zagrać na spokojnie, czyli E3 i C3, ale można też zagrać agresywniej, czyli z pionkiem na C4. I ja ten drugi wybór sobie wybiorę. Wybór wybiorę. Chyba się nie powinno tak mówić, ale wiecie, ja gram w szachy, a nie piszę książki. <laughs> I idea jest taka, że przeciwnik po prostu wyprowadził sobie gońca na f5, a to już wielokrotnie wam znowu wspominałem podczas speedrunów, że jeśli goniec jest na f5, to znaczy, że go nie ma na c1, na c8. A skoro go nie ma na c8, to nic nie broni pionka na b7, a skoro nic nie broni, to ja mogę zagrać hetmanem na b3 no i atakować tego pionka, który, którego trudno jest najzwyczajniej w świecie bronić. No, bo jak zagra człowiek B6, no to ok, obronił sobie, ale osławił sobie pole C6 i tak dalej. To raczej nie jest ruch, który chcemy wykonywać, ponieważ osłabia się też ta przekątna. E, natomiast jak zagra Hetman C8, no to wisi to. Jak zagra wieża A7, no to ma wieżę na A7, no to bez sensu. Więc wydaje mi się, że B6 jest w zasadzie wymuszone, ale to jest taki mały plusik dla mojej pozycji, no bo, no bo przeciwnik zagrał B6 i ja będę mógł dalej wywierać jakąś tam presję na skrzydle. Ok, wieża A7. Więc dalej wyprowadzam figury. Ja wam od razu powiem, czegoś takiego się nigdy się z tym nie spotkałem, żeby ktoś zagrał A6 i wieża A7. To znaczy, wiecie, w takich realnych gierkach nie spotkałem się, żeby mój oponent to zagrał, więc tutaj już gram totalnie na czuja. No i zagrał skoczek C6 i po pierwsze mogę zbić, tylko trzeba tutaj liczyć wariant. Teraz wam powiem, w jaki sposób staram się liczyć warianty. Po pierwsze, taka najprostsza sytuacja. Ja biję, on bije, ja biję Hetmanem, żeby wymienić Hetmany. On zbije, ja bije i jest spoko. Ale po biciu, biciu i biciu. Przeciwnik może spróbować zagrać skoczek B4. Ale wtedy tego pionka już nie ma, więc ja mogę zbić gońca i go Hetman broni na c nie? To jest takie logiczne. Więc tutaj. Jeśli bicie, to bicie i on w zasadzie musi wymienić i nie wchodzi mi skoczkiem tutaj. To znaczy może wejść, ale mój skoczek to kontroluje. Ponadto ja zawsze mogę zbić tutaj, zagrać wieża C1 prawdopodobnie. Więc po biciu trzeba się zastanowić, co jeżeli on od razu zagra skoczek B4. Bo wtedy yy, wtedy on grozi tym i grozi tym. W zasadzie no to po biciu skoczek B4 bardziej grozi skoczek skoczkiem na C2. Ale mój Hetman to kontroluje, a jego koniec to kontroluje, więc wystarczy, że po biciu skoczek B4, ja zagram E4. No i wtedy on musi odejść gońcem, i w zasadzie mam pionka więcej. Więc po prostu biję. Mam pionka więcej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba Git. W ogóle przypomniało mi się, ok? No i tutaj gram E4. Przypomniało mi się, więc opowiem wam ciekawą historię. A mianowicie napisał do mnie na Discordzie mój uczeń w zasadzie który powiedział, że poszedł na swój chyba drugi turniej w życiu, zrobił czwartą kategorię, miał opaskę Team Centymetr i spotkał drugą osobę, która też miała opaskę Team Centymetr i sobie pogadali. Także cieszę się, że się poznajecie na turniejach. Pozdrawiam Was obu, chociaż no nie wiem, czy będziecie wiedzieć, o kogo chodzi. No i teraz E4, mam silne centrum. Zauważcie, że grając Londona, to nie jest tak, że ja zagrałem Londona i ja zawsze muszę mieć tę piramidkę. Jeżeli przeciwnik pozwala mi Usunąć sobie dwa silne pionki, i w zasadzie, no to nic mądrego tutaj nie robi. No to ja po prostu w to idę. I zasady debiutowe w każdym otwarciu są takie same. Tylko, że czasami po prostu inaczej do nich podchodzimy. Ale jeżeli możemy wejść, powiedzmy, w inny wariant, bo coś nam tam pasuje, no to powinniśmy to robić. No i okej, okay, dobra. I przeciwnik sobie wrócił. Tylko, że problem jest taki, dzieciom się tak mówi. Zapewne słyszeliście to już ode mnie parę razy. A mianowicie, że skoczki mają krótkie nóżki. I jeżeli ten koń wszedł na B4, no to tu nie może, bo przeciwnik zagrał A6, wieża A7. Tu nie może, tu nie może, tu nie może, tu nie może. Więc możemy zagrać A3 i niczym aniż Giri w pojedynku z Pragnalandą, który na pewno oglądaliście na moim kanale we wczorajszym filmiku. W ogóle wydaje mi się, że wczorajszy filmik był jeden z lepszych. Powiedziałem tam wiele śmiesznych żartów. Jak zawsze zresztą. I tak Pragnananda podstawił skoczka w zasadzie. To znaczy, on co do zasady on zbił na A2, no ale przegrał partię przez to. No i dobra, i przeciwnik zdecydował się zrobić desperado, czy tam kamikadze. No ale w zasadzie no to tutaj nawet niczego nie zdobył poza wymianą pionków. Więc raczej spokojnie sobie wygram. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, okay, goniec F5. Przeciwnik liczy na to, że jak ja zbiję i on zbije, no to coś zdobędzie, ale ja tego bić nie muszę, nie? To zauważcie, że przeciwnik tutaj znowu zagrał goniec F5, goniec G6. Znaczy, goniec, goniec F5, goniec G6, goniec F5. Więc bez sensu, bo stracił dwa ruchy tutaj. OK. Wyprowadzę sobie gońca. Część z was może się zastanawiać, dlaczego tutaj? Dlaczego nie na C4, żeby tutaj bronić? I prawda jest taka, że po goniec C4 nie chciałem dostać B5. Może mogłem tak zagrać, bo mogę to zbić, zbić, zbić i ten król musi gdzieś tutaj iść. Tylko nie do końca chciało mi się liczyć wariant goniec C4, B5, skoczek B5, wieża B7, skoczek D6. Coś tam było na pewno i mogłem tak raczej zagrać. Natomiast ja mam figurę więcej. Więc moja idea nie jest taka, żeby tutaj poddymiać jak najbardziej, tylko ja chcę uspokoić grę, zrobić sobie roszadę. Zauważcie, moje od tego momentu, kiedy zdobyłem figurę, czyli od tego momentu, kiedy zdobyłem figurę, moje wszystkie ruchy poza tą wymianą dążą do zrobienia roszady. Więc takie szachy są właśnie proste, gdy macie figurę więcej. No i teraz, jak już zrobiłem roszadę, no to to jest dopiero moment, w którym ja powinienem zacząć grać jakoś bardziej aktywnie i starać się coś kombinować, żeby przeciwnikowi sprawiać problemy. <laughs> po pierwsze, mogę zagrać goniec D3 i jak chcę, no to niech ze mną tradeuje figury. Ja jestem figura do przodu w zamian za pionka, więc goniec D3 jest dla mnie git. Po drugie, jeżeli on odejdzie tym gońcem gdzieś, powiedzmy tutaj, to ja mogę wejść znowu na E5, poprawiam swoją kolejną figurę, a jego goniec jest pod atakiem. Natomiast jeżeli on się wycofa, no to musiał się wycofać. Poszedł jednak do przodu. I w sumie nie brałem pod uwagę tego ruchu, ale okej, okay. tu. I jeśli on zbije, trochę dziwne, że się zastanawia, ale jeżeli on zbije, to ja gram skoczek E5 i grożę Muszewczykiem, a jeśli on zrobi Roszandę, to mój skoczek będzie silny, ponieważ jego Hetman, mój Hetman na, na A jego król będzie na jednej przekątnej, więc nie będzie mógł zagrać E6. Trochę pamiętam, mam koszulkę, zauważyłem. Wybaczcie, drodzy widzowie, że, że musicie mnie w takim tym oglądać. Ale ona nie jest pamięta, tylko po prostu yy, tak pada światło. No. Dobra, więc kolejne rzeczy, o których tutaj myślę, to jest po prostu obrona mojego słabego pionka. Więc gram sobie wieża D1. Dlaczego tą wieżą? W sumie myślę, że mogłem drugą wieżą również zagrać. Natomiast ta wieża mam otwartą linię, półotwartą. Tak technicznie rzecz biorąc, więc skoro mam półotwartą linię, to chcę, żeby moja wieża była na półotwartej linii. No i zauważcie, że dla niego zawsze problemem będzie ta wieża, ponieważ ta wieża nic nie może tutaj zrobić, a nie może, się, nie może wrócić do gry, no bo broni pionka. Czyli ta wieża nie śpi, bo trzyma kredens i nie do końca może coś zrobić. Jak przeciwnik się z tym spróbuje coś zrobić, no to bardzo często od razu podstawia. Także bok bok 18, widzę, że ma kobietę w awatarze, aczkolwiek to są Filipiny, tak więc trzeba być ostrożnym. Tutaj po prostu zbiję I jeśli przeciwnik zbija, no to bijemy tu, jeśli odejdzie, to biję tu, więc w tym momencie mam wieżę i skoczka więcej i mogę właściwie wszystko mu lub jej powybijać. I tak ta partia się skończy, no właśnie, już się skończyła, także 1893, w latach tych mniej więcej został założony aktualnie najlepszy klub w Europie, czyli Liverpool Football Club. Pozdro. I lecimy dalej. 1926, także jeżeli uda nam się wygrać, jeżeli uda mi się wygrać, to zostanie wbite 1900. Także D4, goniec F4. To już są naprawdę silni zawodnicy. To znaczy, przeważnie, jak tak mówię, to ktoś mi coś podstawia. Ale tutaj oponent leci praktycznie główną teorią Londona poza ruchem C4. No bo C4 to nie jest dobry ruch. I zawsze, jak dostajecie taki ruch, to chcecie go podważać i to niezależnie, że nie tylko w Londonie. Ale w zasadzie w każdym wariancie, nawet drugim kolorem, jeżeli ktoś was, wam przepycha pionka na linii C, to zawsze go chcecie podważyć, gdyż, iż, ponieważ wasza wieża teraz się otworzyła i jesteście gitem. No dobra, no i tutaj przeciwnik wyprowadził logicznie figury, nie zrobił tego w taki najbardziej... Metowy, taki wiecie, w mecie się wyprowadza inaczej trochę figur, natomiast no, sensowne ruchy wykonuje. I co ja teraz powinienem zrobić? Mój plan jest bardzo prosty: a mianowicie zagrać hetmanem tu, zagrać hetmanem tu i wsadzić mu mata. Dobra, przeciwnik bije. No i teraz zawsze w Londonie mam dwie opcje, żeby na to działać. Jedna to jest bicie pionkiem. Ma to swoje plusy, ponieważ mój pionek wtedy jest totalnym szefem. Ma to swój minus, no bo te pionki mogą być trochę zdublowane i słabe. Ale chyba zbiję pionkiem, bo jakbym zbił gońcem, to ten skoczek nie musi się nigdzie ruszać. A tak, no to on musi odejść na E8 aż. A to jest po prostu słabe. Bo jego skoczek totalnie nic tutaj nie będzie robił. No i teraz. Wydaje mi się, że najbardziej logicznym podejściem jest po prostu zagranie sobie Hetman H3 i on zagra G6, i ja teraz wtedy Hetmanem sobie w ogóle wrócę, ale będę mieć możliwość grania H4H5. To jest tak zwany hook, czyli nie wiem, haczyk, chyba. Więc po G6 ja tym Hetmanem sobie gdzieś wracam i chcę zagrać H4H5. Gdybym w tym momencie zagrał, zauważcie. H4, H5, to nie miałbym celu do ataku. Natomiast jak zagram tu i on zagra tu i ja sobie wrócę, no to wtedy będę mieć cel do ataku. Okej, okay, przeciwnik zagrał F5, czyli drugą opcję do obrony tej sytuacji. No i teraz znowu muszę troszeczkę policzyć wariantów, no bo tak, jak ja zbiję, to on zbije skoczkiem. Bicie w przelocie, jak ktoś jest zaskoczony. Ale mogę wtedy zagrać goniec E5, i ten skoczek mu będzie wisiał, bo jak ja mu to zbiję, to grozi mu coś bardzo złego, czyli tu, tu, tu. Powiedzmy G6, ale wtedy on jest bardzo osłabiony, więc to mi się podoba. Koniec E5. I to są takie londyńskie pozycje, które ja bardzo lubię. Bo ja mam zawsze wrażenie, że to ja atakuję przeciwników, i to przeciwnik musi się bronić. Jest wielu, yy, wielu propagandistów, na przykład przyspieszonych smoków, którzy mówią, że London jest nudny, ale tutaj widać, że no, Londona też można grać w taki sposób, że, że jest on ciekawy. Więc zagram sobie skoczek F3 na spokojnie. Kolejną figurę podprowadzam do gry. Zauważcie, jaka jest różnica pomiędzy naszymi figurami. Jego figury no nie bardzo się gdzieś mogą ruszać. A moje figury mogą cały czas atakować, a co więcej, mój hetman, który wydawało się, że niewiele robi na H3, atakował jego pionka, no i przeciwnik chciał przestawić tę figurę, no ale tak ją przestawił, że podstawił pionka. No i teraz ja tym Hetmanem sobie wracam na F5, po to, że znowu odnawiam tę groźbę na yy, mata na. H7, no i jak przeciwnik zagrał tu, to dopiero, dopiero teraz wracam. No i zauważcie, jak ten Hetman jaką robotę zrobił. On wyszedł tu, zagrał tu, zbił, wrócił i wrócił. Ale każdy z tych ruchów sprawiał przeciwnikowi jakieś problemy. Z tego co ja zauważyłem na niższym Elo, bardzo często gracie ruch do przodu Hetmanem i nie zastanawiacie się, w jaki sposób przeciwnik będzie mógł go atakować. Tylko po prostu gracie, bo może dam mata. Wiem, że tak jest, nie mówcie, że nie, 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 bo dokładnie tak jest. I. I z tego powodu musicie po prostu zacząć bardziej myśleć o tym, w jaki sposób przeciwnik Wam może tego hetmana atakować, i zobaczycie, że będzie git. No i tutaj, co ja powinienem robić? Jest kilka opcji. Mógłbym nawet próbować ruchy typu G4 i jak on zbije, to nawet gdzieś tam wieża G1 i próbować wszystkim go atakować. Natomiast wydaje mi się, że teraz skoro zdobyłem pionka, skoro mój goniec jest potężny, to ja mogę sobie na spokojnie zrobić roszadę. Na spokojnie robię sobie roszadę. Jak przeciwnik tutaj wchodzi, to ja tego gońca, zauważcie, ustawiam na takiej potężnej przekątnej. Strzela w obie strony i to jest zawsze fajne. No i w tym momencie przeciwnik podstawił dość prostą kombinację, a mianowicie gońce już tutaj strzelają, więc gram Hetman H5. Jeśli on wróci, to jest mat. Jeśli zagrał tu, no to stracił już dwa pionki. Oponent. No i mam, nie wiem w sumie, co tu powinienem zagrać takiego najlepszego. Skoczek E5 jest sensowny, wywieram większy nacisk. Hetman E5 by było sensowne, ale on ma wieżak G8. Więc chyba skoczek E5, takie najbardziej sensowniejsze, ponieważ ten przeciwnik jest bardzo powiązany i nie bardzo ma w jaki sposób zareagować na tę groźbę. Bo ja tutaj grożę biciem, grożę biciem tutaj i zdobyciem czegoś. Więc bardzo dużo złych rzeczy mu grozi. I zauważcie, 1226, 1926... Czyli naprawdę bardzo silny ranking, a jednak podstawił rzeczy, podstawił kilka rzeczy, i warto jest pamiętać o tym, że ci ludzie, którzy mają wyższy ranking od was, to nie są jacyś terminatorzy, którzy nie podstawiają, bo ja też podstawiam, ale to już na pewno widzieliście niejednokrotnie na streamach. No i dobra, i teraz on obronił sobie te dwa punkty, ale najczęściej podczas obrony jakiegoś punktu jest tak, że jeżeli bronimy wszystkim jeden punkt to drugi punkt jest bardzo osłabiony i nie ma już go czym bronić, więc ja tym skoczkiem mogę sobie wrócić, no i grozę w zasadzie matem, przed którym on ma, nie wiem czy ma jakąś obronę, może zagrać goniec G5, no ale wtedy to ja to zbiję po prostu, więc nie zdziwię się, jeżeli w tym momencie przeciwnik się podda, mamy 1902 więc ładnie. No i w sumie fajnie. Fajny speedrun wyszedł. Nie wiem jaki tytuł wymyślę, także zobaczymy. Znaczy wy już wiecie jaki tytuł od 40 minut. Ja jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić. Yy... Natomiast cóż. Fajnie się grało i mam nadzieję, że seria speedrun wam się podoba. No i cóż. Lecimy dalej, także do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się cieplutko, wchodźcie na moją stronę na Szachomanie, wchodźcie na szachowo.pl i kupujcie sobie szaszki i kupujcie co tylko chcecie, także trzymajcie się cieplutko, ciumaski i nara.